Siemanko, jest niedziela rano, w Poznaniu spadł śnieg, ale lepiej śnieg niż masa. A propos spadania masy, postanowiłem wejść na małego minikata miesięcznego. Dlaczego, po co się robi minikata, to nie będę się z tym rozwodził. Można znaleźć sobie na kanałach YouTube bardzo fajne opisy, po co jest minikat, jak się go robi. Z takich mniej znanych to polecam Tomka Genetyka, nie wiem na nazwiska, Grzymski jakoś tak. Także on to w miarę spoko opisał, można sobie sprawdzić. Link gdzieś tam wkleję na dole, co to jest w ogóle ten minikat. Zacząłem od ucięcia 400 kalorii. No i zobaczymy, jak ten minikat wyjdzie. Może się uda, może się troszeczkę to wszystko poprawi. Mam nadzieję, że przez ten miesiąc wyniki siłowe nie spadną, a sylwetka troszeczkę pójdzie w lepszym kierunku, bo już bardziej zaczął mi obtłuszczać się po prostu brzuch, pewne okolice, niż budować się to mięso, nie? Które na początku w miarę fajnie się tam układało. No a teraz już nie ma takich idealnych efektów, więc stąd ten minikat. Idę na uczelnię, może nagram takiego mini vloga. Zobaczę, czy będę miał w ogóle siły. Bo wczoraj do późna pisałem sprawozdania. Także no, zobaczymy. Kameruję? Nie, może pojdę. Tutaj dzisiaj jesteśmy na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Tutaj. Na najgorszym wydziale na świecie. Dokładnie. Tutaj myślę, że Ruch Mariański jest bardziej takim przyjaznym dla człowieka miejscem niż tutaj Wydział Elektroniki i Telekomunikacji. Jak sobie radzić ze światłem? Będzie mi widać teraz? Słabo. Czyli nie będzie widać. Ładnie nagrywa, ładnie nagrywa, ale tylko jak jest ładne oświetlenie. No to tak jak każdy Chińczyk. Jesteśmy. Dzień dobry. Tam będzie lepiej. A pan co tak chodzi z jakimś urządzeniem ciągle? Co? To jest urządzenie nagrywające, także teraz nie chciałbym pana jutro nagrywać. Tak. Jakie kurwa. Kacujemy. To pokaż mi. Nie. Patrz, jakie to są ciężkie obliczenia. Sobie przypomniałem, o czym w ogóle miałem ten film nagrywać. Minikat, aktualizacja masy, waga na szczu pokazuje 91, w porywach do 92 kg, ale tak jak wspomniałem wcześniej, ten tłuszcz zaczął już się mocno odkładać na brzuchu, bo góra jest generalnie spoko, ale ten brzuch znowu zaczyna odstawać. A już po ostatniej masie wiem, że ciężko później będzie go zrzucić na redukcji, także miesiąc przerwy, żeby sobie tą wrażliwość insulinową troszeczkę poprawić i żeby później przy tych 100 kg ta sylwetka wyglądała trochę lepiej. Ostatnio dostałem takie pytanie, co mnie motywuje, żeby chodzić na siłownię po pracy. Pomimo tego, że nie mam czasu na nic, dlatego jeszcze weekendami mam studia od rana do wieczora. Także na ogół od 8 do 20, czy od 9.45 do 20 jestem na uczelni. A i tak na tą siłownię chodzę, tą dietę trzymam. Więc co mnie motywuje? No, wstaję rano, patrzę w lustro, widzę tą rzeźbę Michała Anioła. No i jakoś tak chce się chodzić, nie? Żartuję, tak naprawdę jestem ulany jak szmata. Nie, nic mnie nie motywuje, znaczy... Kurwa, nic, no. Inaczej,
Czy jak lubicie coś robić, to potrzebujecie do tego motywacji? No raczej nie. Jak coś lubicie, to po prostu to robicie. Motywacji potrzebujecie, jak nie wiem, musicie się uczyć, a wam się nie chce. No to wtedy motywacja jest jak najbardziej potrzebna. Chociaż za taki... za taki wyznacznik motywacyjny ostatnimi czasy mogę przyjąć progres siłowy. Troszeczkę bardziej skupiłem się na trójboju niż na kulturystyce. Łapy ostatnio robiłem dosyć dawno. Bardziej teraz idę w te główne boje, żeby je sobie poprawiać. Marzy mi się występ na akademickich mistrzostwach Wielkopolski w trójboju. Ale póki co moja kochana Politechnika mnie wyruchała i cały czas nie mam odpowiedzi, bo nie należy do sekcji, nie byłem tam jeszcze ani razu w sumie, bo studiuję niestacjonarnie, więc no to jest troszeczkę problem, żebym sobie w tygodniu tam podskoczył. No, ale jeśli uda mi się załatwić, to może chciałbym wystartować. Za dużych wyników raczej, wysokiego miejsca raczej nie zajmę, ale tak myślę, że w połowie stawki będę na pewno, nie? Więc chciałbym się sprawdzić. Zobaczyć, jak to wygląda w Poznaniu, w Wielkopolsce ogólnie. Pierwszy rzut już był w styczniu, z tego co wiem, w zeszłym tygodniu. Drugi prawdopodobnie będzie na przełomie maja, czerwca. Nie jestem pewien, ale jakoś tak, maj, czerwiec przeważnie były. Więc jakby się udało, to może bym się zapisał i poszedł tam. Ostatnio jeszcze wygrałem konkurs u agresywnego Wojtka. Ten konkurs wygrywa człowiek, który nazywa się Jastrzębski Piotr. W trzeci weekend dzwoniłem do niego i ugadaliśmy się na trzeci weekend lutego, bo on w czwartym tygodniu lutego ma operację, ale no niestety wyskoczyła mi sesja. Sesję mam przez cały luty, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Pierwsze dwa tygodnie mam te zwykłe egzaminy. Jak się uda ogarnąć, to w trzecim tygodniu lutego pojadę do Sosnowca, jeśli nie, no, dobra, kończę, bo ja na samochody nie będę nic jechać. Patrząc na materiał, za chwilę będę w domu. Jeśli szukacie motywacji, to raczej bym obrał progresję siłową, bo tam zawsze możemy przyprogresować, tam zmienić trening, wtedy te inne bodźce treningowe. Co ja pierdolę. W każdym razie progres siłowy jako motywacja, bardzo ok. Progres sylwetkowy troszeczkę gorzej, bo jak na początku to wszystko jest widzialne w krótkim okresie czasu, tak później ten... jakbyście mieli oś X, Y, X to jest czas, Y to jest progres, to na początku ta oś Y utrzymuje się dosyć wysoko względem czasu, ale im dalej przesuwamy się po osi X, tym bardziej pikujemy w dół. Jeśli mieli taki wykres logarytmiczny, no to bardzo fajnie by to obrazował. Także im dalej, tym trudniej o ten progres. I ludzie, którzy nie lubią chodzić na siłownię, nie wiem, jak tak można, ale ludzie, którzy nie lubią chodzić na siłownię i mają motywację tylko wyłącznie z tego, że poprawia im się sylwetka, no po czasie przestają mieć tą motywację, bo ta sylwetka coraz wolniej będzie się kształtować, poprawiać. A wyniki siłowe stosunkowo długo można utrzymywać na tej progresji, nie? Czy to na początku liniowej, później falowej, periodyzacji jakiejś tam. Także no, opcji jest dużo, ale progres siłowy zawsze jest lepszą motywacją, przynajmniej dla mnie i dla większości społeczeństwa, niż ten progres sylwetkowy, nie? Tym bardziej jak ktoś nie startuje w zawodach, chce po prostu zrobić sobie fajną formę na lato, no to tam progres siłowy jak najbardziej. Co? Znowu się zawiłem. Jeśli ktoś chce zrobić tylko jakąś fajną sylwetkę na lato, a nie startować w zawodach, to robiąc główne boje, typowo siłowo trenując, też sylwetkę można zrobić bardzo ciekawą, nie? Wiadomo, nie będzie to taka definicja, jak stricte kulturystycznie byś się katował dietami z niską podażą kalorii, z dużym deficytem w sensie, ale zawsze ta sylwetka jest w miarę fajna, w miarę nabita, nie? Także jak to woli, co kto lubi, nie mam pojęcia, po co nagrałem ten filmik, także elo.